Cześć, witam Was w Adoptuj Mnie. Witam Was w takim średnim nastroju i tym bardziej chcę Was zachęcić do przyjeżdżania do naszego schroniska. Jak wiecie, w toku procedowania jest ustawa zmieniająca ustawę o ochronie zwierząt. Prawdopodobnie przez tą ustawę nasze schronisko będzie zlikwidowane, więc tym goręcej zachęcam Was do przyjeżdżania do nas, do adopcji naszych psiaków, do zapoznawania się z nami na naszej stronie, Facebooku i Instagramie. Serdecznie zachęcam Was również, byście przyjeżdżali na nasze spacery. Psiaków nie jest już dużo i mamy nadzieję, że do momentu likwidacji schroniska uda nam się wyadoptować wszystkie psiaki. Przyjeżdżajcie do nas, spacerujemy w sobotę między godziną 9 a 12. Zachęcam serdecznie. Oto przed Wami Greg, prawdziwy chłopak, 100% mężczyzna w typie teriera. I jak to terier potrzebuje tego wszystkiego, czego tej rasie potrzeba, czyli węszenia, tropienia, dużo zabaw węchowych i ruchowych. To nie jest pies dla każdego, to pies dla tego, kto potrafi rozpoznać potrzeby tej rasy i je zapewnić. Chodź, Greguś. Greg, jak widzicie, nie ma parcia na szkło, ale musimy go pokazać, bo naprawdę szkoda, by ten piękny samiec siedział u nas w schronisku. Greg ma około 4-5 lat. Jest niedużym terierkiem. Nie jest mocno zorientowany na człowieka. Tak jak mówiłam, jemu potrzeba póki co czegoś innego. Niestety siedzi w schroniskowym boksie, co dla samca w typie tej rasy jest naprawdę wielką tragedią. Powinien on jak najszybciej schronisko opuścić. Przed wydaniem do adopcji na pewno będzie wykastrowany. Chcemy tylko, żeby adoptował go ktoś, kto kocha teriery, kto potrafi się nimi zająć i zapewnić im to wszystko, czego one potrzebują. Więc jeśli ktoś z Was szuka takiego cudownego, 100% chłopaka, jakim jest nasz Greg, to zachęcamy serdecznie do jego adopcji. Greg już naprawdę za długo czeka w naszym schronisku. Oto przed Państwem Nord. Jest psem, który wysłużył swoje. Jak widzicie, jest samcem w słusznym wieku. Nord trafił do nas, ponieważ posesja, której pilnował, zakład pracy, został zlikwidowany. Niestety nikt nie chciał brać psa, który przez lata służył i pomagał ludziom. Niestety starsze psy często spotyka taki los. Nord nie jest jakimś psem mocno wiekowym. Ma na pewno swoje lata, ale jak widzicie, jest bardzo spokojny, jest bardzo uległy w stosunku do człowieka. Niestety całymi dniami i nocami płacze w schronisku. Dosłownie płacze, ten płacz niesie się tutaj po lasach. Nord bardzo potrzebuje swojego człowieka. Nie wymaga naprawdę wiele. Myślę, że spokojne spacery u boku opiekuna, a także bieganie luźno po ogrodzonej posesji w zupełności by mu wystarczyły. Oczywiście Nord może zamieszkać również w bloku. Jest naprawdę bardzo spokojnym i łagodnym samcem, który ze wszystkimi się dogaduje. To taki pies, który naprawdę nie ma problemów ani w kontaktach z ludźmi, ani w kontaktach z psami. I na pewno byłby świetnym towarzyszem dla jakiegoś drugiego psiaka. Jest mi bardzo go szkoda, bo nie zasłużył na los, który go spotkał. Boże, potwierdzasz to tak? Schował się we mnie całkowicie. Zobaczcie Państwo, jak on strasznie potrzebuje uwagi i kogoś, kto go będzie przytulał. Myślę, że na pewno na to zasłużył, żeby na swoje późniejsze lata mieć dom, w którym ktoś go będzie kochał. Oceniamy go na około 7-8 lat. Tak, pyszczku. Jeżeli ktoś chciałby mieć takiego słodziaka, który na pewno odwdzięczy się przyjaźnią aż do końca, to prosimy, zainteresujcie się naszym Nordem. On tutaj na Was czeka. Teraz przed Państwem najsmutniejszy pies, jaki jest w naszym schronisku. Pies, który najchętniej zapadłby się pod ziemię, schował jakiś ciemny kącik i nie chciał, żeby ktokolwiek na niego patrzył i zwracał na niego uwagę. Tao, bo tak dostał na imię. Jest samcem młodym, może nie jakoś nazbyt lękliwym. Myślę, że to nawet nie jest strach, tylko po prostu takie załamanie i rezygnacja. Myślę, że ten pies nie zaznał niczego dobrego ze strony ludzi. Jest bardzo wychudzony, jest nowym psiakiem i na pewno niedługo odzyska prawidłową sylwetkę, ponieważ psy u nas są dobrze karmione.
Natomiast ten smutek na pewno nie zniknie. On w nim będzie, dopóki ktoś go nie weźmie, nie pokocha, nie będzie przytulał i nie powie, że będzie go przyjacielem do końca dni. Prawda? To nie ma żadnych problemów w kontaktach z innymi psami, więc gdyby ktoś chciał go adoptować i dać mu dom z drugim psem, to myślę, że byłby to świetny pomysł. Na pewno super odnalazłby się w rodzinie, gdzie jest jakieś dziecko, ale takie dziecko spokojne, które wie, jak sobie poradzić z psem, które wie, że pies to nie jest zabawka, ale członek rodziny. Szukamy Tao pilnie domu, dlatego że ten jego smutek naprawdę jest przygnębiający i łamie wszystkie serca każdego, kto na niego popatrzy. Jeśli ktoś chciałby rozjaśnić dni temu pięknemu psu, to serdecznie zachęcam do adopcji. Tao czeka na Was w naszym schronisku. I to wszystkie psiaki na dzisiaj. Zachęcam Was do odwiedzania naszej strony internetowej www.schronisko-nowodwor.com.pl. Szukajcie nas na Facebooku Wolontariat Schroniska dla Psów w Nowodworze, a także na Instagramie Wolontariat Schronisko Nowodwor Wolo. Zachęcam serdecznie, przyjeżdżajcie do nas, patrzcie na nasze psiaki, pomóżcie nam wyadoptować je wszystkie.